Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 6. Ja jestem SafeMod, a dzisiaj lecimy z modyfikacją, która dodaje nam do gierki... Ha! Robopająka, chyba tego trzeba tutaj nazwać. Oczywiście pozdrawiam moich kochanych wspierających, dzięki wielkie, że jesteście, że wspieracie mnie w tym co robię. Wielkie dzięki dla was jak najbardziej. I przejdźmy w takim razie do odcinka. Pewnie się zastanawiacie, ale o co chodzi? Jaki robo spider? O co tutaj w ogóle chodzi? Zaraz tłumaczę. Jest możliwość połączenia super małpek w jedną mega silną jednostkę, wykorzystując wszystkie ramiona, które super małpka posiada. Mocne? Mocne, żebyście wiedzieli. A tego też, żeby to zbudować, potrzebujemy przejść do super małpek. Oczywiście standardowo już za mną tutaj jest przycisk do przyspieszania, czyli do naszych wyścigów, więc bardzo, bardzo fajnie. Więc będziemy z niego oczywiście korzystali. Z tym, że no nie ukrywam, że na początku będzie oczywiście ciężko, no ale myślę, że spokojnie z triple darcem powinniście sobie tutaj dać radę, żeby faktycznie to bardzo mocno przyspieszać. Będziemy potrzebowali też dosyć sporo pieniążków, żeby zbudować naszą tutaj jednostkę. Spróbujemy wykonać z nią maksymalny tier. No to może być dosyć ciężkie, długotrwałe, no bo podejrzewam, że troszeczkę daleko nam może dotrwać, ale zobaczymy, postaram się oczywiście dotrzeć jak najdalej, ale pamiętajcie, to nie będzie standard z tymi maksymalnymi rundami, bo ja już zauważyłem, że ostatnio co chwilę nagrywam maksymalne rundy, chociaż nie wiem, napiszcie mi jak wy uważacie, jak wy chcecie, czy chcielibyście zawsze wykonywać te maksymalne rundy, czy też niekoniecznie. A i oczywiście, zostawcie kciuka w górę, jakiś miły komentarz o tym, nie wiem, czy się wyspaliście, czy było dzisiaj po prostu wszystko w porządku, czy ogólnie w szkole wszystko wam się powiodło, bo tak, mamy poniedziałek i no właśnie, po szkole powinniście być przynajmniej w większości, gdy to publikuję, a część oczywiście będzie dopiero co przychodziła, ale to spokojnie, odcinek na was zawsze poczeka. I subskrypcja, jeśli jeszcze jej nie macie jakimś cudem, nie wiem w jaki sposób to miałoby być, oczywiście też miło jakby się zostawił. Dziękuję ci bardzo oczywiście, to zawsze bardzo, bardzo milutkie. Dobra, w takim razie przyspieszamy i potrzebujemy zacząć budować nasze super małpki. Będziemy iść super małpkami w ścieżkę środkową, a później będziemy kombinować. Jestem bardzo ciekaw, jak to w ogóle wyjdzie, co się w ogóle uda zrobić za pierwszym razem, czy też będę miał jakieś problemy przy tym. Super małpki są... ogólnie ciężko będzie z nimi na dłuższą metę, no ale zobaczymy. Oj, mam lekki problem, ale... za dużo puściłem rund. Puściłem chyba około 3 rund naraz, więc to się nie dziwmy, że tak to wyszło. No serio, jak puszczasz tyle rund naraz, to się później nie dziw, dokładnie. To się później po prostu nie dziw, że masz problemy z przechodzeniem. No ja puściłem ich zdecydowanie za dużo, już to naprawiłem. Super małpka nam tu spokojnie pomoże. Super małpka pójdzie w ścieżkę środkową, bo dzisiaj budujemy głównie super małpki w środkową ścieżkę, czyli pod robo, bo chcemy robo spider, więc robo manki to jest to, co my musimy wręcz budować teraz masowo, żeby to wszystko tutaj jakoś fajnie się skomponowało ze sobą, więc mam nadzieję, że uda się to bez większych ramy zgrzytów. Zboostowana super małpka, nawet taka podstawowa, oczywiście 010, ten sobie bardzo fajnie oczywiście radzi, więc idealnie oczywiście. Alchemik standardowo, proszę, żeby dać możliwość bicia lidów. Wszystko dosyć standardowo oczywiście zbudowane. Wioska do widzenia kanu, jak mówiłem, idziemy głównie w super małpki. Tak naprawdę w tym momencie powinienem już sprzedać tego naszego darta, ale tylko dlatego, żeby było jakoś to bardziej sprawnie, go sobie tutaj zostawimy. Zasięg większy. No tu jest ten problem, że zobaczcie, jak super małpka nie może dogonić tego. Nie może jej po prostu dogonić, jak oni tutaj po prostu lecą. Ona będzie bardzo dobra, gdyby leciała oczywiście w tej środkowej części, a te wszystkie pozostałe są dla niej lekkim tam problemem. No dobra, teraz przynajmniej darcik nam pomoże tutaj troszeczkę. No dart jest o tyle fajny, że on po prostu ma bardzo wielki rozprysk, bo ma 3 darty i też one bardzo fajnie sobie tutaj oczywiście radzą, więc to jest mega mocne. Teraz pójdziemy w laser, później w plazmę, no i będziemy jakoś próbowali zbudować całą resztę. Chyba, że pójdziemy w farmy w ogóle, bo tak naprawdę... czy ja sobie poradzę z Moabem, z takim zestawem? Nie jestem pewny, co sobie poradzi. Czy będziemy mieli rzuconą miksturkę tutaj, czy będziemy mieli rzucony upgrade od tego kolegi? Może damy radę, dzięki temu upgrade'owi może damy sobie radę z tym. Więc spróbujmy tak to zrobić. Zobaczymy, jak to się nam uda. Teraz budujemy jeszcze tego pana oczywiście. No dobra, budujemy farmy. Budujemy kilka tych farm. Sobie tutaj postawmy. Myślę, że tu postawimy jeszcze farmę i
tutaj, gdzie się zmieści farma. I to powinno nam na razie wystarczyć, oczywiście. W kotle postawimy zaraz jakąś łódkę. No nie no, żartuję oczywiście. A gdzie w kotle łódkę będziemy stawiali, prawda? Nie. Tutaj wejdzie? Nie wejdzie tutaj farma? Serio? Czyżbym świetnie przekonany, że tam farma może wejść. Tutaj nie wiem, czy będzie... No, powinien zbierać. Powinien ją zbierać. Dobra, okej. Więc dobrze, mamy wszystko zrobione w takim razie. Będziemy mieli trzy faremki. Chyba, że czwartą strzelimy, że w tym miejscu. To nam na razie wystarczy. I... No, nie ukrywajmy, supermałpka jest mocna. Supermałpka jest mocna nawet z takim słabym upgrade'em, nawet tylko i wyłącznie z tymi rzutkami. Ona i tak sobie daje radę, ale czy poradzi sobie z Moabem? To jest dobre pytanie, oczywiście za chwilkę udzielę wam na to odpowiedzi, jak tylko się tutaj Moab pokaże. Upgrade'uje, czyli marnuje pieniądze, które mógłbym wykorzystać na obronę. No, standardowo zresztą. No, ale wiecie, teraz leci ten właśnie wielki rush, ale nie no, spokojnie, bez problemu, gdzieś sami. Bez problemu, ale tylko i wyłącznie dzięki temu, że no Benjamin zablokował mu możliwość rozbicia się na ceramiki. Wtedy oczywiście jest o wiele, wiele słabsza jednostka, więc wtedy oczywiście sobie dajemy radę. I nawet długo sobie dajemy radę, tylko i wyłącznie z jedną super małpką z laserkami. Dobra, ale no czas oczywiście się wzmocni, bo już właśnie to powiedziałem i przegram zaraz, dosłownie. Powiedziałem, że to sobie dobrze radzimy i nagle bym przegrał. No to byłoby jakaś po prostu paranoja. Gdyby tak się faktycznie wydarzyło, ale sami widzieliście, że no ledwo co oczywiście. I faktycznie tak by było, żebym przegrał po prostu od tak o w jednej chwili. No to by było po prostu jakaś paranoja, no ale dobra. Dobrze, jesteśmy dalej. Chciałbym zbudować jeszcze fabryki, chociaż czy ja jestem w stanie zrobić szybciej, żeby zbudować tą jednostkę? Potrzebuję do tego upgrade'ów, znaczy z pieniążków. Potrzebuję tutaj 25 tysięcy za każdą super małpkę. Potrzebuję ich 3 sztuki, czyli 75 tysięcy, plus jedna główna, która będzie kosztowała mi około 45 tysięcy. Potrzebuję fabryki w takim razie. Dobra, potrzebuję fabryki, bo to mi wyjdzie ponad 100 tysięcy. Nie zdołam tego uzbierać w inny sposób, żeby zbudować to jeszcze przed rundą, może nie 80, ale 90. Chciałbym już mieć po prostu naszego spiderka, naszego pajączka. Zobaczcie sobie, jak on sobie tutaj będzie radził z tym wszystkim. No to może być dosyć ciekawa kombinacja. Więc uwaga, za momencie oczywiście, budujemy nasze tutaj fabryczki, budujemy wszystko sobie tego i wąsi da, pokonujemy B&B, a następnie próbujemy zbudować naszego Robo Spider. Ale to umiejscowienie tej jednostki jest po prostu chore. Nie wiem, jak powinienem chyba ją postawić gdzieś na linii prostej tutaj, bo zobaczcie, ona goni tego jednego balona, ona goni tego jednego balonika przez całą mapę i nie może go po prostu złapać. To jest po prostu takie chore, jak to śmiesznie wygląda. Zobaczcie, ona goni jakiegoś jednego balona, próbuje go dorwać, ale nie może, bo po prostu on jest za szybki. I nagle się okazuje tak, że z samego potencjału takiej wielkiej ścieżki ona nic prawie nie robi. Tutaj oczywiście największy plus miałby sam awatar, bo on tutaj nam bardzo mocno pomógł. No i wiemy, że go na razie nie zbudujemy. No to jest oczywiste, że go na razie nie zbudujemy. Będziemy iść w tym kierunku bardziej. No ale to wygląda zabawnie. To wygląda po prostu przekomicznie, jak on po prostu goni za tym wręcz. Więc kolejnie zbudujemy tutaj u dołu, żeby oni mieli tutaj pełny zasięg. Nie będą może oni widzieli kamo, bo nie będą widzieli wioski, ale trzeciego postawimy tutaj u góry i wszyscy razem oczywiście będą tu idealnie jakby skomponowani. No i czas na BFB. Sobie z nim poradzimy, też nie gonia się, to zaraz zobaczymy. Oczywiście na niego chyba efekt nie może wejść. Naszego Benjamina, dopiero na Moaby, bo oczywiście z BFB musi, znaczy BFB musi się rozbić na Moaby. No i pokonamy. Bo to jest spory rush. Paradoksalnie ten rush ceramik jest bardzo trudny do pokonania, jeśli nie mamy dobrych jednostek, a widzę, że mam problem teraz w tym momencie. Dobrze, mam problem, więc lepiej wejdę, żeby się nie wykupywać, bo już mój budżet dosyć mocno tutaj został, no właśnie, tak, mało pieniążku, więc zbudujemy sobie po prostu robomałpkę. To powinno się idealnie zgrać, czyli mamy podstrągi, mamy podtwarsty i myślę, że taka kombinacja powinna być chyba idealna pod to wszystko i nic tam teraz nie powinno przejść. Oprócz tego oczywiście pamiętajcie, że wraz z upgrade'em na robomałpkę dochodzi wam jeszcze takie coś. Ojejku, właśnie, że tu jest ten problem teraz, że ja nie będę bił purpurówki. Purpurowe będą mi teraz przechodziły.
No, zróbmy takie coś szybko. To jest to mega na szybkiego, to po prostu budowałem. To jest mega na szybkiego budowane. Ale tylko po to, żeby jakby sobie boostnąć leciutko tą naszą możliwość obronną. Ale to nie chodzi o to. Nie chodzi zdecydowanie o to. Teraz boostujemy jeszcze jego przy okazji. To jest super, bardzo fajnie oczywiście. No ale potrzebujemy bardziej tutaj wioskę. Wioskę pod trzeci tier, żeby bić każdy rodzaj. Wiem, że tu oczywiście mogę też iść o właściwie speeda. Też mega fajny. 10% do speeda, tam 15% do speeda. Mega fajny upgrade. No ale no, na razie nie. Na razie nie. Na razie jednak chcę zbudować tą farmę jeszcze jedną. Ostatnia farma jest dla mnie bardzo, bardzo ważna. To jest taki minimum, ile potrzebuję, żeby się bronić jakkolwiek. Więc tutaj mam nadzieję, że alchemik na to jest spokojnie wystarczy. Jeśli będzie leciał na ten spory rush purpurowych, dostawię jeszcze kolejnego darta i on mi pomoże w przypadku właśnie takiej obrony. A wszystko inne będziemy załatwiali w ten sposób, że po prostu nasz alchemik będzie tutaj nam pomagał, nas supportował w przypadku właśnie naszych purpur. Fajne jest to, że purpurowe nie lecą nam normalnie, prawda? Także nie wylatują nam żadnego moaba, ani z ceramiki, ani nic z tego typu. One muszą lecieć jako oddzielne całkowicie jednostki i to jest mega fajne, bo oczywiście wszystkie inne lecą nam, tak naprawdę chyba wszystkie lecą nam z poziomu ceramiki w dół, tylko purpurowe są jakby takie obok całkowicie wszystkiego, bo i białe i czarne lecą nam z zeberki, tylko z rainbow, to jest chyba ceramika, rainbow, zebra, biały, czarny i później wszystkie inne nasze kolory od fioletu, więc spoko, fajnie. No dobra, mamy pierwszą część, czyli głowę naszej tutaj bestii, więc już tutaj mamy ją postawioną. Teraz czas na kolejne upgrade'y oczywiście, czyli dwie super małpki u dołu, jedna super małpka u góry, powiedzmy w tym miejscu, który też nam pomoga troszeczkę, jak zwiększymy jej zasięg. Więc na razie tylko zwiększmy im zasięgi. Wszystkie nasze super małpki dostaną dłuższe rączki, żeby lepiej nam tutaj atakowały. Wiecie, zawsze jakieś tam wsparcie. W tym momencie już nie potrzebuję żadnego wsparcia innego, więc usuwam wszystkie inne jednostki bijące, żeby nam one tutaj nie przeszkadzały. I próbujemy dalej. Teraz oczywiście potrzebujemy dalsze upgrade'y, więc pierwsze co? Strzelimy sobie te upgrade'y. Jeszcze jeden. Oczywiście same plany dla sobie. Strzelimy, będziemy mieli 2, 2, 0. I następnie zostaje nam już tylko i wyłącznie zbudowanie robomałpki u każdego oczywiście, żeby zbudować naszego tej robo spidera, który ma właśnie tyle nóżek. Tyle nóżek, tyle rączek, ile oni będą mieli. Czyli łącznie tutaj będzie 8 rąk. I to chyba służy wtedy jako nogi. I będzie głowa z tego, nie wiem jak to dokładnie opisać, no ale wydaje mi się, jest to zabawnie, to mega zabawnie wygląda. I tak postawiłem sobie, żeby zobaczyć, czy to w ogóle działa, bo wiecie, to jest nowa modyfikacja, która wyszła kilka dni temu. Jeśli ktoś szuka tej modyfikacji, oczywiście jest ona na Discordzie, tym z numerkami, tym 13 ileś tam, 1330 z czerwonym awatarem. U mnie na Discordzie oczywiście macie wszelkie informacje, więc was zapraszam bardzo serdecznie. Przypomnienia standardowo o konkursach, o losowaniach, które są tam na darmowe gierki. No i oczywiście, jeśli macie kanały YouTube, to wbijcie się tam, zapoznajcie się i się odezwijcie do mnie w razie czego. To będę publikował wasze filmy. I dobra, czas na zabawę. Uwaga, uwaga, trzymajcie kciuki. To jest ten moment, w którym budujemy Robo Spidera. I uwaga, raz, dwa, osiem, dziękuję. On wszystko wchłonął. On wchłonął wszystko. Jak widzicie, on podąża za moją ręką. On ma w ogóle... Czekajcie, skoro on wszystko wchłonął, mam pieniądze na minusie. Serio, mam pieniądze na minusie? Czemu? Ej no, czekajcie. Czemu to było na minusie wszystko? Czemu to było na minusie? Dobra, on działa jako helikopter, więc spoko, bardzo fajnie, no ale o co, come on? Lock in place dajmy mu. Zasięg ma jaki? Zasięgu nie ma całej mapy, więc to troszeczkę szkoda, ma określony zasięg, już to widzę. A czekajcie, ty będziesz na ten sam, od początku idziesz, dobrze, od początku idziesz. Teraz pytanie, czy ty będziesz działał na nie? Po naszym powrocie dostaliśmy jednostkę heli. Po naszym powrocie dostaliśmy heli. Rany Julek, ile zmarnowanych rund. No dobra. Dobra, no nie mam co na to zrobić. Muszę to powtórzyć.
Dobra, tym razem oczywiście no wykorzystałem to, że mogę budować więcej jednostek, bo i tak się to będzie wchłonięte później wszystko. Więc dobra, zacznijmy już naszą tutaj przemianę całą naszego robo-spidera ponownie, ale tym razem oczywiście szybciej mogę wszystko przecież sprzedać spokojnie, bo i tak się jak to będzie wchłonięte, prawda? I tak to będzie przecież wchłonięte, więc po co z tego nie korzystać? I uwaga, czas na przemianę. Raz, dwa, osiem. Zobaczmy to teraz. Teraz tylko takie pytanie. Czy ona jest wystarczalna? Jest, widziała kamo. Dobra, czyli ona widzi kamo, czyli widzi każdy możliwy rodzaj baloników. Runda 68, już mam ją zbudowaną, więc jestem mega ciekaw, jak daleko ona dotrwa. Więc zobaczymy. Gram oczywiście na maksymalnym speedzie, ja widzę tylko jedno. Ona jest straszna, ona jest po prostu straszna. Zobaczcie przecież, jak to wygląda. Zobaczcie, jak to wygląda. Chodzi tutaj za moją rączką. Spoko, mega fajnie oczywiście. Już wiem oczywiście, że to jest helikopter, tam schowany jest pod tym. No ale to i tak gdzieś wygląda mega kozacko. Zobaczcie, jaka to ma animację nawet. To ma nawet pełną animację wykonaną, więc to jest naprawdę super, super sprawa. No i zobaczymy, jak długo sobie tutaj nasza robomałpka poradzi. Wiemy jedno, nie można jej boostować. Przynajmniej nie wolno postawić alchemika. Podejrzewam, że nic. Podejrzewam, że nic nie wolno postawić. Ona jest jakby taki zbugowany paragon, którego nie można w ogóle ruszyć, tknąć, bo on się rozwali. Więc no wiecie, ja też zresztą popsułem grę, bo miałem na paragony przede mną ustawionego inżyniera i boostnąłem. Zmieniłem naszą małpkę w paragona, ale alchemik nie wiedział, ale inżynier o tym nie wiedział i on nakładał jeszcze tego speeda na tego paragona, więc wtedy oczywiście gra mi się też popsuła. No ale tutaj widzę, że jest to samo. Dobra, ale mogę przecież lecieć z rundami. Ej, zobaczmy, jak szybko mogę te rundy puszczać z taką jednostką, bo to jest mocna jednostka, nie ukrywajmy. Teraz pytanie, ile tych rund mogę puścić jej naraz, żeby ona sobie jakoś tutaj jeszcze z tym wszystkim poradziła. Może zostawmy jej na lock in place w ten sposób, żeby jakby widzieć jeszcze, że ona w ogóle działa, prawda? Że ona w ogóle bije cokolwiek, bo inaczej nie jesteśmy w stanie tylko nawet stwierdzić. Więc zobaczymy. Więc puszczamy tych jednostek dużo. Chcę ich puścić naprawdę mega, mega dużo, ale też oczywiście nie, znaczy bez przesady. Mamy już zonga, więc już mamy rundę 80 minimum. No właśnie, runda 80 jest puszczona już minimum takie. Więc ustawmy teraz ją na Pursuit, no i zobaczcie, jak jest Pursuit, to ona po prostu idzie do przodu. Nic jej nie przeszkadza, więc puśćmy tego masę. Puśćmy tego po prostu w tym momencie już masę, dosłownie masę tych jednostek, tak z 20-30 rund naraz. I zobaczymy, jak ona sobie poradzi. Póki co nawet nie widać, że ona reagowała na te jednostki, co są jej puszczane. Po prostu ma je w nosie, dosłownie ma je w nosie. Zobaczcie też zresztą sami. Stoi w innym miejscu, w ogóle ustawmy ją tutaj może na ścieżce im. W ten sposób, takiego pająka wielkiego tutaj i puszczajmy te rundy. Teraz oczywiście polecam już Didity, no właśnie o tym mowa. Didity dosłownie ona zjadła. Kolejny Didity, czyli 93 runda nam poleciała jeszcze, to teraz będzie 95 runda. No zobaczcie sami, jak to wygląda, zobaczcie sami, co ta jednostka wyprawia tutaj. Wow, po prostu wow. Jestem ciekaw, czy ona sobie poradzi tak samo z naszym oczywiście badem. Czy ona bada też tak wchłonie? 3, 4 rundy, czyli do 99 puściłem rundy. Tak, dokładnie, to jest runda 99, teraz nam poleciała. Więc zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało. Zaraz się okaże, zobaczcie, na razie jeszcze daje radę, ale już powoli jej przechodzą. Już powoli jej przechodzili, więc na pewno po rundzie setnej musimy ustawić go na Pursuit, bo inaczej nie ma szans tego przejść. No i mamy to. Czas na bada. Leć na niego, atakuj go, gryź go tam. Zobaczmy, jak to tam pójdzie. No to jest mocne. To jest na pewno mega mocna jednostka. To czas w takim razie na rundę setną i powyżej. Będziemy puszczali po 5 rund za każdym razem, żeby było sprawniej, tutaj nam to szło. Bo mam wrażenie, że przez dłuższy czas ona sobie będzie radziła bardzo fajnie. Chociaż no, odsuwa się bardzo mocno w tył, więc może nie 5, a 4 rundy, albo 3 rundy będziemy puszczali naraz. Ale dobra, odsuwa się, ale ciągle wygrywa, więc widzicie sami. I znowu, raz, dwa, trzy rundy. Trzy kolejne rundy nam lecą w tym momencie, więc zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało. 105 runda jest zaliczona, więc fajnie, czyli tą rundę mamy jakby zatwierdzoną, że tak, do tej rundy dotrwaliśmy. Ale gramy oczywiście dalej, to są nas wyższe rundy, zdecydowanie o wiele, wiele wyższe. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało za momencik, bo tych rund będzie dużo.
stwierdziłem, że może do wysokiej rudy to dotrzeć nam. Do bardzo wysokiej rudy może nam dotrzeć. Uwaga, i znowu, raz, dwa, trzy. Chyba poszły cztery rundy, bo jeszcze jedna poszła standardowa chyba runda. Tak mi się wydaje, chyba puściło jeszcze standardową rundę. 108 zatwierdzona. Czyli zatwierdzona runda, bardzo fajnie. Wszyscy się z tego oczywiście bardzo cieszymy. Idealnie, idealnie wręcz. Te rundy nawet uleciały. Ojej, nie jest taki mocny. I dobra, zmieniam zdanie. Jednak ta jednostka nie jest aż taka mega mocna. Zobaczcie, jak ona też wolno nabija ten swój exp. Wolniutko, wolniutko. Zdecydowanie są lepsze jednostki z modów. Ta jednostka jest w porządku, jest troszeczkę za tania, ale gdyby zwiększyć jej koszt, czyli jeszcze dodać tutaj tą przemianę typowo z paragonów, to byłaby to jednostka taka w miarę w porządku do normalnej gierki, jakby można byłoby ją sobie zaliczyć. Dobra, trzy rundy kolejne. Zobaczymy teraz, jak to będzie szło. 112 zaliczona. No, powiedzmy tam, dobijemy się do rundy 300, 400 i będzie chyba spoko, prawda? Jak uważacie, która to będzie runda? Do której rundy dotrzemy? Do której rundy dotrzemy? Nie patrzę się na długość filmu, bo ja w każdej chwili mogę oczywiście zatrzymać filmik i, znaczy zatrzymać nagrywanie i po prostu puścić kilka rund do przodu, więc na tym się nie sugerujcie. Napiszcie w komentarzu, w tym momencie każdy z was niech napisze w komentarzu, do której rundy obstawiacie, że dotrwam. Bo to jest bardzo ważne, żeby jednak to ustalić na początku. Puszczamy kolejne rundy. Raz, dwa, trzy. No a tak dziwnie chodzi teraz, widzicie? Jeśli nie ma jednostek, to tak dziwnie chodzi wokoło. Ojojku, 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 nie! Dobra, okej, daliśmy radę jakimś cudem, ale naprawdę już było ciężko. To już było ciężko do przejścia. No dobra, nasza pajęczynka nas tutaj wspiera w każdym momencie, więc super, bardzo fajnie, bo dzięki temu oczywiście mamy tą chwileczkę czasu jakby jeszcze na zrobienie czegokolwiek. 160 tysięcy zarobione ekstra, więc milutko, więc bardzo milutko oczywiście. Więc no, lecimy dalej. 118 runda zatwierdzona, 119 zatwierdzona. Teraz puścimy chyba tego za dużo, bo tutaj jeszcze lecą nam, ojojku, bady i to dwa bady lecą. Tylko dwa, czy będzie ich więcej? To jest dobre pytanie. Tylko dwa bady, czy będzie więcej? Więcej badów. Więcej badów będzie nam leciało, to jest trzeci badzik. Trzeci badzik, chyba będzie ich jeszcze więcej, czy już to wystarczy nam? Chyba wystarczy, ale sami widzicie, no już bady są ciężkie do pokonywania. Więc z nimi już faktycznie jest lekki problem, żeby jakoś sobie z nimi poradzić. Jakoś nasza tutaj cała obrona jednak sobie nie daje z tym rady. No mamy tylko i wyłącznie jednego pajączka naszego. No i tak czy siak jest już ciężko, jest już zdecydowanie ciężko. No i też słabo, że nie mogę go zboostować. To jest bardzo, bardzo słabe, że go nie mogę w ogóle zboostować. Bo wtedy faktycznie on byłby troszeczkę mocniejszy. Wszystko to jest dziwne, że postawienie jego wszystko wchłania, jakby nie jest on nieboostowalny. Ale może on jest do podbicia w razie czego. Jakby było więcej jednostek wokoło, to może on mógłby być jeszcze silniejszy. To muszę sobie później sprawdzić. To sobie sprawdzę później jeszcze na piaskownicy. Postawię tutaj mnóstwo piątych tierów, zboostuję go i zobaczę, czy on będzie identyczny jak ten, czy też będzie on się czymkolwiek różnił, bo to jest bardzo ważne. Może on się czymś tam różni nam i wtedy faktycznie będzie warto go budować jeszcze raz, czyli jeszcze raz zagramy sobie w to wyzwanie do maksymalnej rundy i zboostujemy go maksymalnie, jak się tylko da, ale nie wiem, wydaje mi się, że to chyba nie ma znaczenia większego, że to chyba jest standardowo chyba najwyższa możliwa forma jego. 124 runda zatwierdzona. Nice. Ojojku, dużo DDT. Dużo DDT nas pokonało. No dobra, jest on wolny. Jest on bardzo, bardzo wolny, więc szybko się tutaj pokonuje, więc czy wyższa runda byśmy przegrali 150, nie ma żadnych szans na przejście już w takim razie, bo one są za szybkie. Dobra, dzięki wam za oglądanie. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu. Widzimy się w kolejnym odcinku z Blue Star Defense 6. Na razie. Hej. Pa.